Dzień dobry, dziękujemy za odwiedziny w naszym wydawnictwie. Dzień dobry. Pamiętam, dlaczego się spotkaliśmy, tutaj leży, ale też mój kalkulator w głowie zatrybił na chwilę przed naszym spotkaniem i sobie podliczyłem, że w tamtym roku było 10 lat od rozpoczęcia twojej kariery, a jak kariery, no to i bycia w show biznesie, w przemyśle muzycznym. I chciałbym poprosić cię o takie dwie twoje perspektywy. Czy pamiętasz, co o tym właśnie show biznesie i przemyśle muzycznym myślała sobie tamta dziewczyna 10 lat temu? Do czego ty wchodziłaś? Myślę, że na pewno go idealizowałam, no bo był czymś, do czego dążyłam, jakby był jakimś to takim marzeniem nieosiągalnym, więc był dla mnie taki nowy, idealizowany. No myślę, że teraz po tych 10 latach nabiłam trochę siniaków i trochę więcej wiem, ale też miałam taki moment, w którym zbudowałam wokół siebie mury, bo te niektóre śniaki były tak bolesne, że jakby stwierdziłam, że to będzie jakąś taką moją fasadą, ale to też okazało się, że to też nie jest szczęście. I teraz jestem w takim momencie po tych 11 latach już, że wracam do tej Gosi Margaret, która zaczynała i tak naiwnie wierzyła w ludzi i teraz tak świadomie i naiwnie chcę wierzyć w ludzi, bo wiem, że my z natury jesteśmy dobrzy, mamy dobre intencje. I po prostu też nieraz jesteśmy ludźmi i nieraz nam się tam powinie noga. I jakby okej, ale jestem w takim momencie, w którym znowu staram się jakby wierzyć w nas i w nasze intencje. Fajnie, że użyłaś słowa intencje. To jest takie słowo dla mnie magiczne, którym też się kieruję w życiu. Jak myślę o jakimś zachowaniu czymś, to myślę, jakie przyświecały mu właśnie intencje. Tak. Ale myślisz, że te siniaki nabite, które zostały właśnie jakoś tam nabite, to przez złe wybory, czy to jest tak, że można trafić na lepszych ludzi? Jak to? Może po prostu miałaś mniejszą wolność swojej twórczości? Wiesz co, myślę, że to nie jest tak, że coś jest jednoznacznie dobre, coś jest jednoznacznie złe. W sumie o tym też jest ten album, bo my ludzie, jakby to, jacy jesteśmy, koresponduje, w sensie, że ta perspektywa się zmienia, nie? Że my możemy po prostu fajnie wajbować, a na przykład później ja gdzieś indziej i ktoś ze mną źle wajbuje i to nie jest o mnie, ani o tym człowieku, tylko to o tym, że po prostu akurat ta energia pomiędzy nami się nie wymienia i wydaje mi się, że to po prostu chodzi o znalezienie tych ludzi, z którymi dobrze się czujesz i dobrze wajbujesz. A chodzi też o to, że początkujący artysta jednak nie zawsze może tak głośno powiedzieć nie, jakby chciał to zrobić? No tak, ale wiesz co, ja po tych 11 latach też sobie myślę, a czemu miałby? W sensie to ma dużo do stracenia. Ma dużo do stracenia, ale to też jest tak jak z dzieckiem, nie? Że ono krzyczy, ono czegoś chce. To nie zawsze jest racjonalne, w sensie o dzieci trzeba dbać, ale nieraz trzeba im też stawiać granice, nie? I też sobie myślę, że ja zaczynając, co ja takiego wiedziałam o tym show biznesie? No nic, jedno wielkie nic. Cieszę się, że po prostu miałam gdzieś tam na tyle siły i odwagi, że w którymś momencie, jak już wiesz, poczułam, że stoję silnie na dwóch nogach, że potrafiłam jakby to wszystko gdzieś tam odkręcić. Jest też trochę tak, że artyści nawet po wielu latach, jak wspominają swoje początki, to mówią o takim uczuciu, że nie czuli do końca, że są częścią tego środowiska, no bo też trzeba jakąś taką akceptację dostać od tych, którzy są już doświadczeni, którzy są już długo na scenie. Pamiętasz, czy tobie to długo zajęło i na przykład, czy były jakieś takie nazwiska, które pierwsze wyraziły szacunek do twojej pracy, które chciały się z tobą zapoznać, albo które właśnie, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, dzieliły się z tobą jakimiś swoimi doświadczeniami i dawały wskazówki? Myślę, że dla mnie taką postacią, osobistością i moją taką ikoną jest Kaja i pamiętam, kiedy pierwszy raz napisała do mnie prywatną wiadomość i komplementując utwór, który to nie był jakby mój autorski utwór, ale Kolęda Warszawska, którą ja wtedy wydałam w okolicach właśnie Świąt Bożego Narodzenia i ona do mnie napisała, to było dla mnie coś bardzo ważnego i wtedy się poczułam, no bo dla mnie też Kaja jakby była zawsze jakimś takim niedoścignionym wzorem tam, gdzie chciałabym być i jak chciałabym, żeby ta moja kariera wyglądała. I to było dla mnie bardzo ważne i no, do dzisiaj jest dla mnie taką Pomocną dłonią? Pomocną dłonią też, ale też ziomalką. To też jest niesamowite, jest jakby duża różnica wieku pomiędzy nami, ale też tego ogromnego doświadczenia. A ona mnie traktuje, ja się czuję tak po prostu
no, bardzo taka zaopiekowana też i dużo tam jest ciepła. I to była taka pierwsza i ważna osoba dla mnie. Ja teraz zrobię dwie rzeczy. Przesunę ten wałek, żeby się przytulić bardziej do ciebie i dzięki temu móc pokazać fantastyczny powód naszego spotkania. Jej! Ale wielkie to jest! Bydlisko, nie pokażemy tutaj dla kogo. Bydlisko! Fantastyczna płyta, Siniaki i cekiny. I teraz moje pytanie. O czym to jest? Siniaki i cekiny to jest takie koło, które ja zataczam i taki cykl, który ja zataczam w swoim życiu co jakiś czas. I myślę sobie o tym jako o jednym procesie. W sumie mogłabym zamiast tego i postawić po prostu znak równości pomiędzy tym, okay. Bo tak mi się wydaje, że te momenty cekinowe, to są takie proste jakieś archetypy, ale wiesz, dobre, złe, białe, czarne, siniaki, cekiny, że w tych momentach, w których ja błyszczałam na scenie i czułam się totalnie szczęśliwa, te momenty miały w sobie też te wszystkie potyczki, błędy, płacze i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie myślę o tym jako o jednym procesie, w sensie jak o jednej drodze. I tak samo dużo jest w tym bólu tych cekinów i odwrotnie, więc taki album trochę konceptualny, ta płyta jest podzielona właśnie na dwie piosenki siniakowe, czyli takie może dotykające bardziej, wiesz, sięgające głębiej, dotykające takich sytuacji, które nas bolą, które są niewygodne, no i te cekiny, które nakładamy, te siniaki, żeby pobłyszczeć. Pobłyszczeć. Publiczność często widzi też tylko te cekiny, nie? I jak się nie zagłębimy w temat, to myślimy, że macie wspaniałe, po prostu luksusowe życie, że nie dotyczą was problemy zwykłych ludzi. A tutaj można faktycznie odkryć ciebie też bardziej prywatną. Zajrzałem sobie do tekstów piosenek, przykuł mój wzrok tekst piosenki Mała Ja. Dla ciebie to jest jeden z najbardziej takich emocjonalnych utworów na tej płycie? Tak, myślę, że tekstowo, lirycznie to było chyba dla mnie najtrudniejsze też do napisania, bo no jakby to bardzo też we mnie rezonuje i ta mała ja, którą staram się do dzisiaj utulać, to dziecko osamotnione, od którego wiem, że wszystko się zaczyna, w sensie te fundamenty są bardzo ważne i ja też miałam taki moment, w którym bardzo mocno pracowałam, żeby ta mała ja poczuła się dobrze, poczuła się szczęśliwa. Ale znowu, dzieciom też trzeba stawiać granice. Okej, okay. Co to znaczy? No bo wiesz, mamy różne historie w swoim życiu, przeżywamy różne rzeczy i w tym błotku można się nieraz tak roztaplać i tak można się rozsiąść, a przychodzi taki moment, w którym po prostu musisz podjąć decyzję, że okej, wybieram szczęście, w sensie wydarzyły się rzeczy, przerobiłam je, przyjaciółki, wszystko wiedzą, w ogóle jakby sytuacja została przerobiona i nieraz po prostu trzeba to puścić i po prostu pójść dalej i wybrać szczęście. I w tym sensie mówię, że temu dziecku też nieraz trzeba stawiać granice na zasadzie już. To ten czas. To koniec, ten czas. Idziemy do przodu. Czy płytce będzie towarzyszyła trasa koncertowa? Będzie. Zaczynamy od trasy plenerowej, no bo zbliża się lato. Ja się na maksa jaram, bo 11 lat mi zebrało to, by wystąpić na openerze, więc cieszę się, że do zobaczenia. Do zobaczenia na openerze. No i z tą płytą dla mnie też wyjątkową, więc fajnie, że w tym momencie. A później mamy coś jesiennie? Tak, na pewno będzie trasa klubowa, ale jeszcze nie mamy dogranych wszystkich terminów, dobra, więc będę dopiero zdradzać. Ja tak podpytuję o te koncerty, bo chciałbym też zapytać o to, czy widzisz jakąś różnicę w swojej drodze zawodowej, kiedy najpierw artysta gra zwykle takie koncerty plenerowe, dni miasta, a potem może na przykład cieszy się, że sprzedaje właśnie kluby czy areny. To jest dla ciebie jako dla artystki różnica? Dla kogo grasz? Albo że już możesz sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, wow, oni zapłacili za mój koncert. No to jest ogromna różnica, bo to też jest zupełnie inny kontakt z tą publicznością, która przychodzi na danego artystę, na dane piosenki, które jakby totalnie rozumie i jest w tym świecie trochę artysty, nie? Więc myślę, że to jest dużo bliższa relacja niż taka po prostu randomowo plenerowa. Ja się też cieszę, że uda nam się, mam nadzieję, że się uda, ale z tego, co jakby jesteśmy w trakcie tworzenia tej trasy Siniaki i Cekiny,
że uda nam się też opowiedzieć tą historię na koncercie, że to nie będzie po prostu wygrywanie tych numerów, tylko też wchodzimy troszkę głębiej i opowiadam jakąś historię i z jakąś myślą chciałabym też tych słuchaczy zostawić po tym koncercie, więc i, no i właśnie to jest ten moment, w sensie, że musi minąć ten czas, swoje trzeba, że tak powiem, wyrobić, odpracować, żeby właśnie móc też dostać nagrodę. Dokładnie, tak. Bo też zawsze jest tak, że jak promujemy album, to oczywiście w tej setliście prawdopodobnie powinny pojawić się hity sprzed lat. Masz takie piosenki, do których w sumie to nie chciałabyś wracać i śpiewać ich na żywo, bo może dla mnie to jest przebój, a dla ciebie to był przypadek, że ktoś wybrał to na singla? Wiesz, mam takie w sumie numery, natomiast ostatnio, wiele lat nie grałam piosenki In My Cabana, a zawsze ona cieszyła się ogromnym, ludzie po prostu bardzo lubią i w tym roku podeszliśmy do tego utworu na nowo i okazało się być jednym z naszych ulubionych teraz numerów. Bo po prostu odczarowany, ale też zupełnie na aranżacji, po prostu też zupełnie inaczej wybrzmiał. Będziemy wracać do Thank You Very Much, ale tak naprawdę bawię się tą konwencją, w sensie tego, że jakby to jestem cały czas ja, ale dajemy takie małe smaczki, czyli sam refren zaśpiewany i jedziemy jakby dalej z tym materiałem, ale wracam też do przeszłości, bo też ją lubię, też ją szanuję, dzięki niej jestem tutaj. To przy In My Cabana przypomniały mi się te taneczne rytmy, zapytam w takim razie o Hiszpanię, bo mnie trochę ominął ten etap twojej wyprowadzki do Hiszpanii, jakoś zatrzymałem się, że w tym lesie budujesz swoje tam, wiesz, imperium królestwo. Dlaczego ta Hiszpania i ta wyprowadzka? Wiesz co, ta Hiszpania to jest sezonowa akcja. No ja zawsze... Dziś nie jesteśmy w Hiszpanii, zdradzę Państwu ten mały sekret. Ja już wróciłam do Polski, ale faktycznie dla mnie ta jesień i zima zawsze była ciężka pod względem braku słońca. I w tym roku stwierdziłam, że chciałabym spróbować, czy to jest tak, że ja tak zawsze marudzę, bo tak mam i sobie marudzę i narzekam na pogodę, bo ja jesień i zima, ja tylko gadam o pogodzie. Pogodę. I wiesz, generalnie nie ma innego tematu. Witamina D w tabletkach, to nie jest to samo co słoneczko. Nie jest. I faktycznie sprawdziłam to i pierwszy raz w życiu nie odczułam braku słońca i to naprawdę mnie też mocno naładowało. A ładuje cię też hiszpański mental? Ludzie, którzy tam cię otaczają? Maniana mnie ładuje. No Maniana cię tam ładuje. Tak, bo oni mają takie jajca. O, przepraszam. Spokojnie. Pik! I mi się to bardzo, bardzo mi to odpowiada. Ja też mam, jak oni. I jakoś to, no. A widzisz taką Margaret za kilkadziesiąt lat, która po prostu już osiądzie sobie tam, wiesz, w tym takim bujanym foteliku i będzie sobie tylko z Hiszpanii patrzyła na fale i zachodzące słońce? Czy ta Polska to jest jednak Polska? Nie, Polska. Ja kocham Polskę, ja kocham Polaków. Ostatnio nawet się wdałam dramę na Instagramie, bo mi napisał jakiś chłop po angielsku, że miałeś szansę mieć międzynarodową gwiazdą i wybrałaś śpiewanie, ten nonsens. I ja po prostu taka polskość się we mnie więc ty nie będzie mi, nie wiem skąd tam był mi pluw w twarz. I po prostu tak się zdenerwowałam, napisałam mu, że Polska to jest wspaniały kraj, Polacy to są wspaniali ludzie i nie napiszesz tego po angielsku, chociaż potrafię. Wow, bo to po polsku odpisałaś. Tak, jeszcze napisałam, wiesz, nie pisałam mu, na przykład jak łe to nie pisałam, więc żeby sobie nie przetłumaczył. I napisałam mu, nie napiszesz tego ci po angielsku, choć potrafię mówić po angielsku, a ty nie potrafisz po polsku i się teraz męcz, chłopie. I tak się obudziła we mnie ta polskość i ja naprawdę kocham ten kraj, ale też ja po prostu się też czuję w sumie takim obywatelem świata i jak sobie myślę o starości, to ja bardziej sobie myślę o tym, że ja będę żeglarką. Wow. Ja mam... Samotną żeglarką, bo też nie znam takich... Nie? Nie, z mężem. Dobrze. Z mężem, cztery psy i kot. Będziemy podróżować, mamy takie marzenie, żeby po prostu okrążyć świat. Ważne, że razem. Tak. Bądźmy razem. Też sobie Państwo dopiszą sami, o co tam mogło chodzić. Polska agentka Margaret, dziękuję Ci bardzo. A Wy, jeżeli tego słuchacie, to prawdopodobnie siniaki i cekiny czekają na Was już w serwisach streamingowych, no i sklepach. Kupujemy. Dzięki. Dziękuję bardzo.